No hej, hej, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek z z Far Cry'a 4. Czy jest paralotnia? Może bym paralotnią tam zleciał? Spróbujmy, to wyjdźmy z tego. Słuchajcie, wracam z tej dziupli od wilków, bo tam niby sobie zrobiłem wszystko i tak dalej, ale i tak mnie tam cofnęło. Tam mnie nie zapisało nic. Coś tam się błyszczało? Nie. Dobra, pozabijałem sobie parę dzików, ale cały czas mam problem z tym, że nie mam miejsca w plecaku. Teraz się udamy po prostu w podróż. W podróż, by zdobyć plecak, o. Tak to nazwijmy. Tam się strasznie ktoś z kimś szczylo, ale wiecie co, walić ich. Niech je szczylują. Ja sobie lecę tu dokładnie na wprost, dlatego że tutaj musimy jakieś tam tutejsze jelenie ubić, żeby mieć większy plecak po prostu. Więc tym się teraz zajmiemy. Ubijemy sobie większy plecak i postaramy się... O, właśnie widzę to coś, co mam poubijać chyba. Prawie zabiłem je tym paralotnią. Dobra, ale muszę za tym czymś głównym biec, bo widzę, że mi mocno uciekają. Nawet ich nie zdążyłem oznaczyć, trochę do dupy. No ale nic, to są jakieś tam jelenie, to się jakoś nazywa tutaj oczywiście. Sambr, czy jakiś taki... nie, sambar indyjski, o właśnie. Oznaczam sobie, żeby widzieć. I to jest fajne, że możemy upolować. Dostajemy tą podwójną skórę. Nie wiem w sumie dlaczego. Dobra. To już nieważne. Ale to sobie oprawimy. Więc będziemy mieć od razu skórę na to. Aha, i wystarczył ten jeden. W sumie wystarczył, dlatego że mamy podwójne. O kurde, ile ich tu jest. No to czekajcie, najpierw sobie tak wytworzymy. Mamy jeden punkt umiejętności, ale nie będziemy go wydawać. O właśnie, plecak. Wytwórzmy sobie plecak. Następnie trzy skóry świni. Świetnie, już mamy większy plecak. Ten sambar nie jest gdzieś potrzebny, chyba nie, niestety. Tutaj mamy jakieś. Ten tapir malajski byłby świetny. No szkoda, że kurczę, wtedy ubiłem tylko dwa, a nie trzy. Czy tam nie, jednego chyba ubiłem, tylko po prostu. Dostałem podwójną skórę. Nie wiem, z czego to wynika, że te skóry dostajemy podwójne. Znaczy, wiem, że był... Pamiętam, że był taki perk w trójce, ale... O, shit! Chodź tu, kurde, gnoju. Czyste zabicie. Podwójna skóra. No nie rozumiem, ale przecież już oberwał wcześniej, więc jakim cudem czyste zabicie? Dobra, ciul z tym. Może spróbujmy ubić jeszcze jednego tylko. Chyba chodzi o to, że po prostu jest zabity ze strzały, a nie, no właśnie, a nie z karabinu. Czyli ze łukiem, a nie karabinem ubijam. Dobra, to tyle w temacie. Możemy spróbować coś dalej chyba podziałać. No chyba, że znajdziemy tu jeszcze jakieś fajne zwierzątko. Ale widzę, że są tylko te, no są te roślinki całe. Zbieranie roślinek. Jeszcze nie wiem, która do czego, ale przypuszczalnie zielona. Zielona zawsze była do tego, nie? Do życia. Może pozabijamy je i słuchajcie, posprzedajemy w końcu. Dobra, nieważne. Kurde, nie szczylo i zapominam, że tutaj trzeba sobie... Czy to są szczury? Jest czarny, biały szczur, ale jazda. Podwójna skóra. Za ubicie myszy, ten, za machnięcie w powietrzu. Tu można z tego wziąć skórę? No biała myszka, no dawaj, o, proszę bardzo. Dotknąłem kamienia. Fajnie, fajnie ten, zbierana skóra, dobra. Tutaj możemy zejść na dół, to mnie na razie nie interesuje. Tu były skrzyneczki, o właśnie. Weźmy sobie te skrzynki, wrócimy do miasta, posprzedajemy pierdoły. Rzeźba słonia tu była, tu jest jakaś kapliczka w ogóle, ale... Okej, okay, jeszcze biały kwiatek. Też weźmy. A co to jest to? Po prostu lina sobie tutaj leży, tak. Dobra, niech leży. I tu jeszcze mieliśmy właśnie poubijane te zwierzaczki. Pozbieramy i wracamy do miasta. Posprzedajemy trochę tych rzeczy. I możemy cisnąć dalej na misję. Jako, że plecak mamy większy, dobra. To teraz tak, wytwarzanie przedmiotu, no właśnie, jest coś, czy... Nie, nie ma nic, nie? Tapir... Skóra ryby demona? Kurwa mać, co? Ryba demona? Tu jakieś nachury mamy...
No już zaczynają się jakieś tam bardziej ciekawe zwierzątka, tapir malajski. No to tutaj i tutaj, no dużo tego tapira jest mi potrzebne. Postaram się gdzieś go znaleźć. W sumie czemu by nie sprawdzić teraz, gdzie jest, może od razu coś tutaj znajdziemy. Tu mamy nosorożca, a może nie będziemy na razie się na nie kwapić. Tutaj mamy, słuchajcie, tapira malajskiego. Plakat propagandowy, dostawy dla Złotego Szlaku orientacyjnie. Wszystko jest spoko, tylko że nie mamy się tam za bardzo jak przenieść, trzeba by tam jechać po prostu. A to może później się tym zajmiemy. Chociaż kurczę, no kusi cholera jasna, żeby tutaj podjechać. Przy okazji sobie, nie o to mi chodziło. Przy okazji, jak to się robi? O, ten, w ten sposób. Coś tam ogarniemy innego. No to jedźmy na razie. Wydaje mi się, że ja mam tylko, słuchajcie, ten. W tym momencie mogę mieć tylko ten łuk i żadnej innej broni, więc i tak mi się przyda do miasta trafić. Jezus Maria, jak się tym jeździ. O, tu jest handlarz w sumie. Czekajcie, kurde, jak się tym hamuje w ogóle? Tu mamy handlarza, możemy jemu opchnąć te wszystkie rzeczy. Dodano nową broń, tak, tak, wiem, dziękuję, o. Kup, dostosuj, sprzedaj najpierw. Wybierz mi to wszystko, szybka sprzedaż. Jak najbardziej. No i tutaj te wszystkie roślinki i skóry nam pozostawały, to mnie bardzo cieszy. Zupełnij amunicję. No to weźmy sobie od razu, kup, dostosuj. Broń boczna, o właśnie, możemy sobie tutaj kupić jakąś broń boczną. Tu mam jakieś pistolero. A te nie są, a te są odblokowane, tak? I tu widzę, że można... Tu jest luneta w ogóle. Ten skorpion może byłby dobry jako broń boczna. Nie, tak myślę. A tu... Ten karabinek, no w sumie go mamy, ale czy my go mamy przy sobie? Nie, ale możemy go tutaj... Tylko broń boczna tutaj może być, ale dupa. Czyli na razie tylko broń boczną odblokowaliśmy. No to ciulowa, to dobra, to weźmy sobie... To weźmy sobie to. Proszę mi dać to tutaj. Lufy, malowanie. No tego na razie nie mamy chyba. Olstro. Nie, dobrze, jest przepisane, dobra. Malowanie. Możemy sobie kupić jakieś tam. Ile mamy pieniędzy? 218 tysięcy. Kupmy sobie jakieś coś fajnego. W sumie ten jest spoko. Złoty. No nie widać, żeby był złoty. Przyczajony. Klasyczny, wodny, biały. Przyczajony, srebrny, złoty. Nie, weźmy sobie taki. Nie jest chyba ciemno, dlatego tak trochę do dupy widać. Myślę, że tyle nam wystarczy i teraz tylko znaleźć mój środek lokomocji. Gdziekolwiek... O, dobra, widzę go. Spada. Weźmy sobie, bo kurczę... Muszę się nauczyć z tym sterować, cholipka, no. I jedźmy sobie. Oh, shit. Czy ja pamiętam, że to już, no tam w Trójce już był jakiś tam problem z tym, nie? Oczywiście tak, oh shit, nie zabijaj cywili, o przepraszam bardzo, jeszcze na gapę mi kurde pojechał, nie, do widzenia panu. Dobra, teraz tędy. Tylko jakoś te skille na razie mi tu absolutnie w ogóle nie pasują, dlaczego są jakieś tam... Ja rozumiem, że są, kurcze, wiecie, do słonia skille, ale te skille, które są do człowieka, są tak z dupy w ogóle niepotrzebne i jakieś takie wydają się być... Co to jest? To są te jelenie znowu, to mnie nie interesuje. Jedziemy dalej. W ogóle coś jest wypięte, jakieś kable, kurde, przy tej kierownicy. Ciekawe, czy to jest w ogóle bezpieczne, żeby tym jeździć. Dobra, tu są, widzę, nasi, to nie ma problemu. Prześcignę was, kurwa. Hehehe, frajerzy. Aha, tu jest blisko ta wieża w sumie. I tam niby jest jakiś punkt... czegoś tam. Punkt zrzutów czy coś takiego. Czy ktoś z kimś tucze? Drżenie, dobra. To są źli. Załatwiłem złych. Jak miło. Wydarzenie karmiczne ukończone. Aha, jakieś tam punkty dostaję dodatkowo do tego, nie? W tym momencie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Musiałbym sobie zobaczyć jeszcze tutaj. A właśnie, no mam jakieś 275
punktów tam kariery chyba i to do tego dochodzi. Czekajcie, mapa umiejętności, wytwarzanie, postęp, kolekcja, taktyka, nie, mapa umiejętności. Tygrys, słoń. Aha, dobra, to nie jest, że do słonia, tylko to jest tygrys i słoń jako drzewka. Jezus Maria, ja myślałem, że to są po prostu ulepszenia. Nie zauważyłem, że tu jest napisany tygrys. Myślałem, że to są ulepszenia do naszej postaci, to są ulepszenia do naszego słonia, nie wiem dlaczego. Dobra, miłośnik gadżetów, prędkość zostaje zwiększona, nie. Żniwiarz, jesteś sprawny, zbierasz dwa razy więcej liści. Dobra, skóra nosorożca, otrzymujesz zmniejszone obrażenia skutek działania ognia lub eksplozji. Otrzymujesz dodatkowy pasek zdrowia, aby mieć ich łącznie 3. I myślę, że to będzie bardzo potrzebne w tym momencie. Dokładnie. 3 paski zdrowia. No i super. Żeton spół do wynajęcia. Spoko. Ja się widzę, po prostu cieszą w tym momencie, że im pomogłem i że żyją. Że nie umarli. Że umarli ci źli. I bardzo dobrze. Dobra, tutaj zobaczmy. A, teraz mi... O, tutaj jakieś dziwne zwierzątka. Dawaj, zsiadaj z tego. Kurde. Tam są. Widzę was, kuźwa. Nie. Podwójna skóra, czyste zabicie. Ale co to jest w ogóle? Są jakieś małpy. Makak brodaty. Dobrze, że nie szarłacki. Jak ktoś słucha z was antyradia, to powinien skojarzyć. Jest chyba Piotr Makak Szarłacki. Taką ksywę ma po prostu, Makak. O, proszę bardzo, raz. Chodź tu, kurde, małpił jeden, ty. A kurde, dogonię cię i cię z noża pociągnę. Bardzo ładnie. Jeszcze któryś? No, dobra, pozbierajmy w ogóle skóry z tych małp tutaj. Zobaczymy, czy coś wytworzymy. No, dzisiaj, że tak śmiesznie, że już trzeci odcinek, a ja już, kurde, wytwarzam. Mam wrażenie, że... Co tu się dzieje, kuźwa? Mam wrażenie, że w trójce ten początek był strasznie długi, taki początek wprowadzający do wszystkiego, więc tam nie było czasu się za bardzo tym zająć. A tu nagle, jeps, kurde, zbieraj wszystko. Chodź tu, kurde, pawił jeden, ty. No nie mogę ubić ptoka, no. Gin. No. Zatrzymaj się. Dobra, zobaczmy, czy coś możemy wytworzyć. Portfel z makaków brodatych, proszę bardzo. Więcej hajsów możemy teraz nosić. Zobaczmy jeszcze, gdzieś jakieś makaki są. Tygrys, nosorożec, jak Nahura. Dziwnie brzmi, ale to jest jakiś po prostu jeleń. Znaczy, pół jeleń, osioł taki, o. Tapir. Potrzebuję tych tapirów. Sporo. Tu potrzebuję 4 i tu potrzebuję 3. Mam tylko 2, czyli łącznie 7. Czyli czystych zabić sporo potrzebuję. Dobra, tutaj są te zrzuty. Ok, dostawę dla złotego szlaku. Złoty szlak rozpatrzliwie potrzebuje zapasów, dotrzeć do punktu zrzutu, zdobyć pakunki, odnieść nie we wskazany teren. Dobra. AJ Gale, and who is this? Ajay, darling. One moment. Ajay. Right, I know who you are. Świetnie, brawo. The Golden Pass. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. Okej, chyba pomogłem troszeczkę w zabijaniu tego czegoś. Nie o to mi chodziło! Chciałem oprawić zwierzę. Nie wiem, co to za zwierzę. Jakieś wilki jakieś. Dobra, oprawiamy to wszystko. A to z wilków chyba nic nie będzie. Nie, coś tam się pojawiło. Tylko jak chcę z powrotem... Co to było? Tam za chwilę pójdę. To nie martwcie się, żeby ten zrzut zabezpieczyć. Ale tu słyszałem jakiegoś coś tam. Słyszę te tapiry gdzieś. Tu są. Hehehe, mam cię. Tapirze jeden, ty.
Znowu makak, ale to akurat makak to średnio mi potrzebny. A raz tam pójdziemy, nie spieszy się. Dawaj makaka. Dobra, tam w ogóle kogoś mi zaznaczyło. Dobra, idźmy w to miejsce, gdzie mamy pójść. I tam jest jakiś gość zaznaczony. Nie mam pojęcia, kto to jest. Zobaczmy na mapę. Stanowisko ogniowe, punkt orientacyjny jest przede mną. Nie wiem, czy o to chodzi. Chyba nie. A może, dobra, ciul. Chodźmy na razie. Szkoda tylko, że nie mamy... Nie, stanowisko ogniowe jest... O, wow. Tu jest w ogóle samochód i tu jest to stanowisko ogniowe. Tu jest nasz ziomek, który jest chyba nam przydzielony do pomocy. Tak by się mogło wydawać. Nie bardzo czytałem, co tam... Tu jest jeden i tam jest drugi. Akurat te dwa są mi bardzo potrzebne. Nie! Kurde, no. I uciekł. Dobra, jeszcze coś, wymyślę. Chociaż chyba, że on tutaj gdzieś jest. Nie, tu jesteś. Ludzie stoją, to na pewno tu nie pobiegł. Na pewno już uciekł dawno. Dobra, do tego stanowiska ogniowego nie wiem, czy mam iść, czy... Kurde, no to jest ten szał wytwarzania przedmiotów. Na początku po prostu jeden za drugim wszystko się wytwarza. A dopiero później jest takie, no dobra, to w sumie co? To bym... na przynęty. No jeden tapir, kurde, potrzebny. A tu jest co? Miodożer, Boże, tu miodożery ponoć są to najbardziej przejebane. Okej, no to po prostu jest stanowisko, można sobie szczylać, nie? Ale to w sumie nie o to nam chodzi. Jebany oreł! Skurwysyny orły. Gdzie on kurwa jest? Tam jest gnojek. Mam zrobić, go zabili. Tak czy nie? Że ten X z ciałem się oddalał. Nie spadł tutaj. Nie wiem, o co chodziło. Albo jakiś bóg, albo coś go kurwa wzięło, porwało. Następny orę i może go zjadł. Dobra, idźmy. Tam do tego punktu. Podejdziemy od góry, będziemy więcej widzieć. Oh, fuck you! Wilki jakieś, skurwibąki. Dobra, uff, dawaj by się leczyć. Fuck. To jest co? Wcześniej to zebrałem, to nie są wilki, to są jakieś takie lisowilki. Cyjony, kurwa. Jebadła małe, dobra. Idźmy, kurde, tam w końcu, bo nigdy nic nie zrobimy. Kurczę, jeszcze ten jeden cyjon. A jak się przyda? To co? No niestety, to tak jest. Że może się przydać. No, tam jest nasza wieża. Kurde, nie wiem, czy ja dobrze idę, źle idę. Nic nie wiem po prostu. Nic a nic. Ale coś tam widzę. Jestem na jakaś kuropatwa, kurwa. Znaczy, no to jest orzeł, nie? Ale walić to. Idziemy tutaj. Tapir! Dawaj, tapir, ja potrzebuję cię. O ty, skurwy synu! Dawaj, lecz się. Cholera jasna, oczywiście, że nie ubiłem. Dobra, ubiłem. Gdzie ten orzeł, kurwa? Jest, ja cię kurde oskuruję, jak cię znajdę za moment. Dobra, czekajcie, mamy tego tapira, to było nam potrzebne. Nieważne, że ten wystarczył jeden, tak naprawdę. Natomiast tutaj mamy tego chuja orła. Tylko zaraz kurwa złapę. Mam cię, gnoju. Dawaj mi skórę. Pióra czarnego orła, no to chyba nie o to mi chodziło, no ale nieważne. Dobra, słuchajcie, mamy etui na mikstury i ogólnie tapiry. Oho, tutaj zobacz, skórę wykonując zadanie kriacki tydzień mody. Skóra niebiańskiego tygrysa. No tak, później są te specjalne skóry, żeby ostatni poziom odblokować. No jest spoko. Dobra, to co, jestem tutaj i o co tu chodzi w ogóle? Co to, jakaś bomba? Aha, zrzut pierwszy, dobra, o to chodziło. Aha, czy te zrzuty po prostu trzeba podbierać?
Przy okazji sobie, wiecie, pozbieramy, tylko nie bardzo wiem, co tu jest do pozbierania. Nie, no ten pojemnik trzeba otworzyć, czemu się nie... Zdjęcie karła? Co to miało być, przepraszam bardzo? W sensie, jakieś dziwne porno, czy co? Tutaj zbieram dla tych ludzi? Pojebani jacyś. Dobra, słuchajcie, czy my mamy jakiś środek transportu? Przydałby się, bo tak słabo w sumie ganiać cały czas na nogach. Tu coś widzę jest. Dawaj na tyrolkę. No właśnie. Wsiadaj, wsiadaj. I tu jest jakiś plakat propagandowy. Zobaczymy, o co to chodzi. Bo mi się wydaje, to... Aha, to jest ten Pagan Min, tak? I po prostu trzeba to pozrywać. Jej, dostaliśmy expa za to, sporo. 150 jebanych plakatów, kurwa, tutaj jest. No, posrało tych ludzi. No, trudno. I troszeczkę lekki rozpierdol widzę. Tu jakieś skrzynki są. Dobra, nie chcę mi się tych wszystkich skrzynek. Antykoncepcja, to mnie najbardziej bawi chyba. Po prostu możemy znaleźć gumki. Jebane cyjony. Tak fuck, to jest jako chyba po prostu jakieś, wiecie, dobro materialne, które możemy sprzedać, nie? Tym ludziom. W sensie, swoje pakiety programowe, paganamina, gdziekolwiek je tylko znajdziesz, spoko. W sensie, no, ty, trochę rozumiem, nie? Trochę, że tak powiem, praktyczne podejście, ale z drugiej strony... No nie wiem, czy to było jakieś takie bardzo konieczne, żeby w grze to umieszczać. Dobra, tu mamy jeszcze skrzyneczki. Voltomierz, kurde. Fajnie było, jakbym znalazł T-Voltomierz, ha, ha, ha. Ech, dobra, dokłada i spierdalamy stąd. Znowu antykoncepcja, no. Chyba tutaj mocno potrzebna ta antykoncepcja jest. Jeśli tylko zobaczymy, tak, mapa. Ty, wiem. No właśnie, czekajcie, to jest to gospodarstwo Prabhakara. O, shit, nie strzelaj! Czemu on strzela? Teraz już nie. O co chodzi, znaczy w sensie, co mam zrobić, żeby ogarnąć to gospodarstwo? Czy ja mam tutaj wszystkie skrzynki pozbierać, czy coś? No jak już tu jestem, to bym chciał wiedzieć. No jakaś tylko taczka. Tu ten. Tu mamy za to jakiegoś ziomeczka narysowanego. No wiecie, no od czegoś ten znacznik tutaj, kurde, jest, tak? Tylko nie bardzo wiem od czego. Tutaj się nie da wejść. Tutaj też nie. Tapir! No dobra, walić go. Tu też nie wejdę. Tu pozbierałem, co mogłem. Chyba wszystkie nawet skrzynki zebrałem. To o co tu chodzi? Co powinienem zrobić, żeby zaliczyć tą miejscówę? Chyba po prostu tyle, że przebiegłem przez środek, dobra. Chyba trzeba było przebiec przez znacznik. Trochę bez sensu, ale nie będę się czepiał. Idźmy dalej. Mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy i spindalamy. Boże, cały odcinek na takim zwiedzaniu po prostu dzisiaj nam zejdzie, ale... No, nie jest to źle. Dobra. Mapa. Tutaj potrzebujemy jechać. No nie, no kurde. Aha, ale ja tu już też kiedyś byłem. Schronienie... Kry? Nie. Gdzieś ja tu byłem... Skrzynia z łupem tu jest w ogóle. No właśnie, tu byłem, tu mi to zaliczyło. A czemu tych pozostałych mi nie... Nie wiem, jak to nawet to filtr... zobaczmy. Odkryta lokacja... Aha, odkryta lokacja to się kurwa nazywa. Czyli w sumie to i tak się... Nie wiem, o co chodzi, ale... Cały czas mi próbowało strzelać. Nie wiem, z jakiego powodu. Znaczy, zaczął się jakby trigger. Ile tam niebieskiego kwiatu? Czemu mi drogi nie pokazuje? Ja bym chciał drogę widzieć. Halo? Czy ja właśnie kładłem, kurde, potrąciłem ludzi w zwykłym samochodzie i wygrałem z nimi? Przejebane, dobra. Znowu jakiś tapir. Chyba dalej nie pojadę. Coś tu, kurde, słyszę. Ja już niestety nie mam amunicji. Panie wilku! A, naciskaj! A, nie ten przycisk. Giń! Zajebiście, nareszcie. No to wilka znowu mamy.
A przydałby się, kurde, karabin. Ale teraz już mamy Olstro, więc będziemy mogli mieć trzy bronie, w tym karabin, łuk i broń przyboczną. To sobie zdejmiemy. Czy to pikanie tak naprawdę oznacza ten plecak? Szybko odnieść paczki. A już siedzę, mam dosyć mało czasu. Dobra, wsiadamy. I gdzie? Tutaj musimy gdzieś dostarczyć je. O, shit. Bardzo ładnie. Fak. Dobra. No, spokojnie, kurde. Nie szkilujcie do mnie. Kurpatwy, shit. Hurra! Wylądowałem. Biegnij, hunta, do drzwi. Kurde, jaki bunkier. Tak. Spoko, sukces. Zostawię dla złotego szlaku. Spoko, ale mam coś wrażenie, że to wcale takie tajne nie jest. W sensie, że tam robią jakąś bekę sobie z ludzi albo coś. Tak jak pamiętacie, tą misja była taka w Dying Light, w podstawce, gdzie jacyś tam ludzie nam powiedzieli, że tutaj kobieta rodzi szybko, potrzebujemy dużo alkoholu, jakieś ręczniki. I przyniosłem ręczniki i alkohol, i tak na chuj tam ręczniki, no, ale dawaj alkohol. Oj, wiesz, potrzebujemy jeszcze więcej alkoholu. I chyba z 5 butelek im przyniosłem, po czym się okazało, że oni po prostu mają, kurwa, imprezę. Dobra, tutaj miłośnik gadżetów. Co to było? Praca graficzna może zająć przedmioty kolekcjonerskie, możliwe znaczenie punktu orientacyjnego w miejscu ich ukrycia. Prędkość działania narzędzia naprawczego zostaje znacznie zwiększona. Okej. Okay. Dwukrotnie więcej liści, zmniejszone obrażenia. Dajmy tą naukę może z tym miłośnikiem gadżetów. Znowu mi się, kurde, ten zacina. Nie wiem dlaczego. Dobra. Fuck, co jest? Aha, jak trzymam palec nad touchpadem, to widzę, coś się zaczyna dziać dziwnego. Jedźmy sobie w końcu do tego bumpur, bo chciałem tutaj... Aż jed, mylą mi się przyciski, bo zazwyczaj się trzymam ikonek po prostu od... odpada xboxowego, a tam jest x niebieskie w innym miejscu niż tutaj, niż na PS-ie. Dobra. Tutaj ja chyba czytałem kiedyś. No, tutaj mamy handel. Nowa broń odblokowana. To sprzedajmy sobie wszystko. Znaczy no, szybka sprzedaż, wiadomo. Amunicję sobie dokupimy. I teraz nareszcie, kurde, mamy broń boczną. Chcemy mojego Akacza wziąć w końcu. Weźmy go sobie tutaj. No nareszcie, Jesus. Jebać malowanie. Żadnych dodatkowych rzeczy. Rakietnice, dodatkowych rzeczy i tak nie wezmę. Ale dobra, na razie tak jest. Tak jest spoko. Taki szturmowiec odblokowany, ale strasznie drogi. Nie będziemy tego kupować. Broń boczna może być ten skorpion. Pomalowane słonie, świetnie. Co tu my mamy w ogóle? Miksturę leczniczą, kamizelka kuloodporna. W sumie moglibyśmy sobie tak kupić tą kamizelę. Mamy 100%. Mikstura lecznicza, a weźmy sobie, kupmy parę. Nam się wytwarzać oczywiście nie chce. A resztę mamy zablokowane. No to niewiele zrobimy. Uzbrojenie wyjątkowe, amunicja, mapy. W ogóle są mapy. 40 tysięcy, 35, 90, 100, 50, 60, no sporo tego jest, przedmioty podniebnego kriatu. Moglibyśmy sobie, aha, i tu nam, no dobra, kupmy sobie jedną mapę, tą pierwszą i tyle. Tu nam się jakieś odblokowały następne? Bo tak, aha, tu odblokowane, dobra. To tyle, a nie, czekaj, a nie, amunicję już mamy całą, dobra. No to jesteśmy z powrotem tutaj, jak miło. Jak tu w ogóle, kurde, pięknie. Wiecie, co mi to przypomina? Jak się stanie na gubałówce, albo kawałek przed gubałówką w Zakopanem i widać te inne góry, jest tak po prostu wow, jest taka dziura przed tobą, a później znowu góry. No nie jest to tak blisko, nie są takie wielkie te góry, ale podobne klimaty. Ania, co nie? Patrz.
No, jak w Proninie byliśmy, dokładnie. Dobra, co my w ogóle możemy robić? Bo widzę, że tutaj te... Fajnie, że tutaj mamy coś, jakieś tam punkty mamy, ale co w związku z tym, że one są, po prostu są i tyle, tak? Chociaż tu było plakat, dzwonnica, z łupem. Mi się wydawało, że tu było jakieś miejsce i coś tam zrobiliśmy, że się odblokowało. Nie, to są po prostu odkryte miejsca i tyle. Nie, nie ma chyba tak, że są... Czekajcie, zrobimy jeszcze ten filtr. To oznacza odkrytą lokację. Zablokowane ważne miejsce, zablokowana, nieodkryta lokacja. Mistrz strażnic, arena, coś tam, zajęta forteca. No ale to nie są jakieś, że tam faktycznie coś się dzieje. Dobra. Następną misję mamy u tego Longiniusa całego. Gdzie on kurde jest? Tutaj. No dobra. To w takim razie, jak tu mamy nosorożce indyjskie, to ja bym się pokwapił, słuchajcie, bo i tak musimy tam jechać. Ja bym się pokwapił, żeby sobie do tych nosorożcy dotrzeć teraz. Może spróbować ubić i złapać trochę skór. A w następnym odcinku zajmiemy się po prostu już misjami. Także to był taki odcinek szkolenia naszej postaci, zdobywania ekwipunku tak naprawdę. No, trzeba będzie pamiętać, żeby wytwarzać sobie te mikstury, a nie kupować ich. Ale to wszystko w swoim czasie, na razie mi się nie chciało, ale spokojnie. Pamiętam w ogóle, jaka jest koncepcja z tymi miksturami i tak dalej, że się zbiera te roślinki, coś tam się wytwarza. Wiem, o co biega, także nie musicie się martwić. Jeszcze co nieco pamiętam z Far Cry'a trzeciego. No i kurde, fajnie, i naprawdę ta czwórka mi się podoba i mam od razu ochotę ograć Primala, który w ogóle tak jakby, wiecie, ta sama minimapa jest dołączona, ale ludzie mówią, że o, ta sama mapa, to nie jest ta sama mapa, tylko to jest ta sama minimapa. Taki powiedzmy troszeczkę easter egg. Dobra, tu mogą być te nosorożce, nie? Boję się, że mogą być przejebanie ciężkie. Ale weźmy jednakowoż łuk. Co to jest to? To jest jakiś kwiatek, aha, dobra. Zobaczmy, gdzie mogą być nosorożce. O, tutaj chyba pływa jeden. Fajnie, że pod wodą można zlokalizować nosorożca. Wyznacz punkt orientacyjny. A, tu coś jest, słuchajcie. No, to jest to, co sobie wziąłem, słuchajcie. Dobra, tam jest drugi nosorożec. Nie wierzę, że to się udało, naprawdę? Chyba, że to jest kurwa ryba tylko. To jest kurwa jebana ryba, ja myślałem, że ja w nosorożca celuję, a to jakaś ryba. Może to jest ta ryba demona, czy tam czegoś. No, ryba demona, no kurwa, serio. Jebana ryba demona. Jebane, gówno chce mnie użreć. Fak, wypływaj. Zróbmy jeszcze raz tak. O właśnie, teraz widzę drugą rybę demona. O, udało się. Dalej nie widzę nosorożców. Gdzie moja ryba demona? O, jest, dobra. Idzie na dno. Co, już się dusisz, debil? Bardzo krótko wytrzymujesz pod wodą. Gdzie jest w ogóle mój pasek oddychania? Bo chyba nie kojarzę. Nie widzę żadnego paska do oddychania. Tu jest zdrowie, jest kamizelka, ale oddychanie? Nie ogarniam, dobra. Mamy dwie ryby, mamy sporo tych skór demona teraz, chyba cztery, znaczy ryb demona. Dawaj do góry. Nie umieraj. W ogóle kamizelka mi zeszła, to jest bez sensu. Plecak możemy sobie lepszy zrobić, nice, jak miło. I tutaj jest zdobyć skórę, wykonując zadanie, skórę jego widma. Jego widma, Jesus, dobra. Czy jest tu coś jakiś, o, tu jest ten nosorożec. Nosorożec tu i nosorożec tutaj. No ale jakoś nie widzę tych nosorożców, niestety. Jakoś ubogo w nosorożce dzisiaj. Może słaba pogoda, słabo biorą. Ała! Ej, weź mnie, rybo demona, nie zabijaj! By mnie użreć.
Jak myślałem, że nosorożce to raczej nad wodą będą, nie? Może się mylę. Może tam bardziej. Au! Uźwa! Nie jestem. Jebany aligator! Kurwa, mać! Nie wiedziałem, że tutaj takie gówno jeszcze siedzi! Jebadło! Umrzyj! Umrzyj! Okej, okay, on już nie żyje, tak? Uch. Jebany aligator! Gdzie moi nosorożcy? Ja nie chciałem aligatora. Znaczy, aligator też jest spoko, ale kurwa. Jebany mnie trochę wystraszył. Tam krokodyl był. Znaczy, krokodyl to jest aligator, w sensie. Tak. Aligator to jest rodzina zwierząt. Krokodyl to jest jakby przedstawiciel tej rodziny. Z tego co kojarzę. Jest ten kwiatek. A, wyznacz punkt. Nie wiem, wyznaczony jest już. Nie chcę mi się tam trochę płynąć, bo tu jest kurwa strasznie w tym jeziorze. Gdzie są moje kurwa nosorożce? Ale to nie są hipopotamy, tylko kurwa nosorożce. To dlaczego kurwa one są? Powinny być tu, tak? Ty jest tutaj, kurwa, ja hipopotamów szukam, kurwa, nie? Bo myślałem, że woda i w ogóle to myślę, że hipopotam. To nosorożec jest. No niekoniecznie muszą być. Tylko troszeczkę się boję, że troszeczkę mi może dojebać. No dobra, teraz już nieważne. Chciałem się wyleczyć, nie? Zanim zacznę do niego. O, shit! Myślałem, że coś mu zrobię, ale nie. Tak, to się nie udało. Drzewo tylko. Pewnie mu trzeba w łeb strzelić. Nie padło! A jebany mi przypieprzył. Ja wiedziałem, że to będzie one hit kill, dlatego chciałem się wyleczyć i co? I kurde, zmaściłem sytuację totalnie. Ale ile w niego szczyluć trzeba? Ten tylko się dowie, kto w niego szczylął. Dobra, spróbujmy. Aha, tutaj nic. O, mam amunicję przy okazji. Tu mamy, czekajcie. Aha, to jest dziennik Moana Gale'a. Może później jak to pozbieramy, to sobie poczytamy te dzienniki jego. Bo to są tak jakby rzekomo naszego ojca, nie? Jeżeli wierzyć wszystkim, to ten Moan był naszym ojcem, więc... Więc ten teges. Zbierajmy jeszcze to. Tak. Jeszcze dwa, żeby była kolekcja pełna. Gdzie ja kurde jestem? Się trochę czerwono porobiło w ogóle. Ja chcę dalej tego nosorożca mieć, no. Dobra, idę po niego, cholera. Dobra, czekajcie, bo tutaj coś w ogóle się biją. Nie przecież, że jestem tylko w pobliżu. Ja po prostu byłem w pobliżu i dostałem 1000 punktów doświadczenia tak z dupy totalnie. Będąc tutaj, ale coś tutaj mocno jebło wcześniej. To ja wam mogę powiedzieć. Dobra, idę do tego kurwa nosorożca. Dopadnę gnoja, no. Chociaż no troszeczkę dupa z tym, że tyle strzał. Nosorożec nie pada, więc czystego killa mu nie zadam. Ale damy radę. Coś wymyślimy. Może jakiś granat by się przydał na niego, albo coś. Pancerne gówno, no. Sobie to czerwone jeszcze. Bo trochę strzał... Znaczy nie, no strzały mam z powrotem. Tak naprawdę. Okej, to są martwi ludzie. To są nasi niestety, ale to walić ich. Już im, że tak powiem, nie pomogę, bo nie żyją. A ja zaraz znajdę tego kurwa jebanego nosorożca. Jakby tak stanąć na tych skałach nad nim... No czekajcie, ja tutaj byłem. On był wcześniej gdzieś tu. Tutaj może? Dziękuję serdecznie. Coś mnie tutaj niepokoi. Nie wiem co to jest, ale coś to mogę ubić. Podwójna skóra, nie wiem czego, ale wygląda jak... Jak jeleń, jak sarenka normalnie. To jest sombrero indyjskie. Dobra, kurwa, nie mamy jego nosorożca, no. Ale dupa. A tu ciemno w ogóle. Ej, czy tu jest jakaś latarka może? Kurwa, ja mam C4! To jest kamień. Nie o to mi chodzi. Nie. Dajcie mi z powrotem łuk.
Pewnie coś jest, ale ciul z tym, ja chcę mojego nosorożca. Kurczę, gdzież on jest? Okej, scena kurde jak z Ace'a Ventury. O nie, zobaczył mnie! Fuck. Dobra, zmieniam broń. Ja mam jebane C4, czekajcie, L żeby podłożyć, z R2 detonować. Może nie o to mi chodziło koniecznie. Jebadło! Gin. Przeładuj. Za drzewo. Nie. No ja wiedziałem, że on mi będzie dwie te zdejmie. Fak. Może jakbym trochę do wody wszedł, albo na tą skałę przynajmniej, to on tu nie wejdzie może. Dobra, tutaj jest. O, tutaj też wejdzie, o kurwa! Ała, nie, znowu umarłem, ja pierdolę, no nie jestem w stanie tego nosorożca ubić. Dobra, chyba musimy go odpuścić. Słuchajcie, 40 minut już mamy, dajmy sobie spokój z nosorożcem. Dzięki wam serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku, bye bye.